Test sterownika hybrydowego firmy Delco, montowanego w Oplach z silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 i 1,6 litra. Firma ElectroBeep zajmuje się profesjonalną regeneracją elektroniki samochodowej. Ten film przedstawia przebieg testu sterownika na silniku. Stanowisko badawcze, jakie stworzyliśmy, pozwala na przetestowanie sterowników w ekstremalnych warunkach pracy i rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie poprawnej pracy elektroniki. Mamy możliwość sprawdzenia większości części, które naprawiamy. Po zaprogramowaniu sterownika zakładamy go na silnik i sprawdzamy zapamiętane błędy. Jeśli błędów nie ma, odpalamy silnik i ponawiamy odczyt. Gdy nadal wszystko jest ok, zaczynamy nagrzewać sterownik. Najpierw zabezpieczamy wtyczki przed stopieniem i przyczepiamy czujnik temperatury, który stale informuje nas o aktualnej temperaturze obudowy sterownika. Podgrzewamy go stopniowo przez około 4 minuty, aż uzyska temperaturę 130 stopni Celsjusza. Trzeba zauważyć, że już przy 170 stopniach topnieje cyna i zaczynają odpadać elementy. Przy tak nagrzanej elektronice odpalamy silnik i ponawiamy odczyt błędów. Dla pewności uderzamy w rozgrzany sterownik młotkiem i szarpiemy za wtyczki. Jeżeli podczas takiego testu nie wystąpi usterka, mamy pewność, że podczas normalnego eksploatowania auta również nic się nie wydarzy. Chcesz wiedzieć więcej o sterowniku? Więcej informacji technicznych, opisy usterek i różne instrukcje znajdziecie na stronie elektrobeep.pl.